No siemandero, dzisiaj w końcu, po tak długim czasie, nadejszła chwila wiekopomna, żeby zmienić w moim doblo świece żarowe. Stali widzowie wiedzą, że kurde, żeby nie webasto, to w zimie by to doblo nigdy nie zapaliło. Jak to mówią mechanik, szef bez butów wchodzi, no to mechanik podobnie. Na swoje auto nigdy nie ma czasu. Także dzisiaj będę walczył z tymi świecami. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Że się powykręcają. No i coś tam będę nagrywał. Jakiś odcinek z tego spróbuję nagrać. Chociaż ciężko będzie, bo te świece są tak schowane, że praktycznie ja ich nie widzę, bo są tam z tyłu pod kolektorem. Także ciężko będzie coś nagrać, żebyście wy coś widzieli. Dobra, ale co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Na temat tatka, opowieści o tatku. Kiedyś ta seria u mnie robiła furorę, teraz trochę podupadła z tymi opowieściami. Kiedyś miała po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń każdy odcinek, teraz tak różnie. 2-5 tysięcy czasami. Tylko że ja wam opowiadam o tatku, jakiego znam z lat końcówka 90. lat, początek 2000, jak u niego pracowałem w warsztacie. A jak wielu z was pamięta, wie czy tam kojarzy, Tadek, świętej pamięci już Tadek, który prowadził ten warsztat, gdzie ja pracowałem, był zawodowym wojskowym, pracował kiedyś w wojsku. No i przez YouTube'a znalazłem kontakt z gościem, który tu w sumie niedaleko mieszka, mojego miasta, w Jeleniej Górze, Jeleniej Góry. Gdzieś tam przez internetśmy się spiknęli, że on pracował razem z tatkiem w jednostce wojskowej, no w latach poprzednich, gdzie jeszcze nie miał warsztatu, gdzie był na tym etacie, gdzie byli zawodowymi wojskowymi obydwaj. Także on z kolei ma historię starsze, jak się z tatkiem pracowało w wojsku i tak dalej, i tak dalej. To jest kanał rocznik 1961. Ja wam podlinkuję pod filmem ten kanał jego. On już nawet dzisiaj nagrał wstępną taką jakby wstępny filmik, że taka seria będzie u niego na kanale. Także jeśli chcecie więcej o tatku z lat jego młodości, powiedzmy przed warsztatem, no to wbijcie na kanał tam i popiszcie komentarze, podłapkujcie mu tam, podsubskrybujcie mu ten kanał, żeby chłop miał motywację, żeby opowiadać o tym tatku. Także mówię, jak kogoś interesują historie o tatka sprzed warsztatu jeszcze z wojska, to wbijać na kanał Rocznik 1961, tak się nazywa kanał Rocznik 1961. A link do tego kanału będzie pod tym filmem. Także takie ogłoszenie parafialne. No i co? Ja się zabieram do wymiany tych świec w tym moim nieszczęsnym doblu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To się mandero!